Witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 3. Wczoraj byliśmy ogólnie w Bensali, tam wykonywałem misję, znaczy ogólnie wczoraj to byliśmy w świątyni obok Bensali i Bensala już nie będzie opęty o... jak to nazwać? Nie będzie już atakowana, tak to nazwijmy, przez zombiaków. I zostały mi tutaj jeszcze dwie misje, bankiet dla sępów i problemy z Basirem. Najpierw zajmiemy się tą misją, bankiet dla sępów. Misja od Julio. 10 otrzymaliśmy od orków 10 sztabek rudy. Miały trafić do Isztar, ale zostały skradzione. Wiem, kto za tym stoi i chcą, aby poniósł karę za swój nikczemny czyn. Niechaj umrze z pragnienia pod palącą klątwą Inosa. Niechaj sępy wydzibią mu oczy. I tak, Sugut, jeden z naszych, zdrajca. Niechaj pochłonie go straszliwy gniew Beliara. Mamy zabić Suguta. I tak. Ja jestem obok niego. W tym miejscu na mapie, zaraz pod Ben Erai, równo prosto, no i może ciupkę na lewo, znajdują się koczownicy, moi drodzy. Pogadajmy sobie najpierw z nimi. Hurit. Witaj, wędrowcze. Chodź, napij się z nami wody. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu, a teraz wracamy do oazy. Ale zadomowiło się tu kilku asasynów. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie dzielimy się naszą wodą i naszym doświadczeniem. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Okej. Pokaż mi swoje towary. Fajnie, że nam może sprzedać... Wow. Siewca śmierci. Fajnie się ten łuk nazywa. Go kupię. I chyba będzie lepszy od mojego, wiecie? Co to jeszcze jest? Ostra strzała. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zapomnij. Nie mogę też. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Kostur maga. Wow. Też fajna sprawa, powiem wam szczerze. Te uderzenia są straszne. A taki kosturek by mi się przydał. Dobra, mniejsza o to. Sprzedajmy mu coś, bo ja już naprawdę nie mam kasy przy sobie. A nie mam mu co sprzedać. Łuk dębowy, temu sprzedam, te dwa. No, a tego nie sprzedam mu. Dobra, no trochę mi się zwróci, ale malutko. Co to za łuk jest? Siewca śmierci. Mały. Odłóż broń. Dobra. Aha, i on chce zaatakować oazę. Właśnie, moi drodzy. Obok, zaraz obok znajduje się oaza. W stronę Morasul, jakbyśmy podążali. Tam. O tą oazę mi chodzi. I tutaj właśnie znajduje się nasz Sugut, którego musimy zabić. Jeszcze raz wam pokażę miejsce na mapie. Tutaj to jest. No i dobra, pogadajmy tam z tym gościem sobie. Wojownik, asasyn, Sugut. Podróżniku, uciekasz? A czemu miałbym uciekać? Jest tyle przyczyn, na przykład ożywieńcy czy koczownicy, ale nieważne. Napij się wody i nieco odsapnij. Ukradłeś sztabki rudy. I co z tego? Co z tym zrobisz? Powiedz mi, co zrobiłeś ze sztabkami rudy. Sprzedałem je już dawno temu. A teraz spadaj, inaczej cię obiję. Kto jest twoim wspólnikiem? Ha! Zmył się dawno temu. Zna każdą kryjówkę na pustyni i ma w Morasul wielu przyjaciół. Nigdy go nie znajdziesz. Morasul, tak? To ci nic nie da. Jeśli chcesz, możesz to sobie nawet zapisać. Na pewno już dawno opuścił miasto. I nie myśl sobie, że powiem ci, jak ma na imię, synu prostoty. Co tu robisz? Ja? Ja tu rządzę. To moja oaza. Wiesz, koczownicy bardzo nam utrudniają życie. Tylko czekają, żeby nas zaatakować. Zwłaszcza ten Hurit. Może ty rozwiążesz ten problem. Co trzeba zrobić? W pobliżu kręci się Hurit ze swoją bandą.
Czekają tylko, aby ukraść nam wodę. Zlikwiduj ich! Gdzie znajdę Hurita? Niedaleko stąd, na południu. Jego ludzie zwykle trzymają się blisko prastarych ruin. I dobrze, zrobimy tak, moi drodzy, że tego Hurita teraz idę zabić. Po rozwaleniu jego zabiję Suguta. Coś takiego. Bo chcę po prostu mieć jakąś tam reputację u tych asasynów, a to jest idealna okazja, żeby właśnie to teraz zrobić. Tylko cholera, on ma dosyć sporo kasy. Gdyby mi ta kasa się troszeczkę przydała. Ale łuk miał przedni, to muszę przyznać. Nie jest duża gromada. Pokaż. Co on tutaj jeszcze raz ma? Pokażcie. Ten pancerz asasyna bym sprzedał. Naprawdę ma dużo pieniędzy. Rąbany. Miecz asasyna. Z tych śmieci. Dobra. Walić to. Zapiszę tylko grę, jeżeli pozwolicie. I lecimy. Z tym koksem. I nie powinni być ciężcy. Schowaj broń. Możesz przestać? Wow, wow, wow. Dobrze. Jak śmiesz mnie atakować? Jasny gwint. Dobra. Cholera, ale mnie boli łeb. Schowaj broń. Moja głowa. Jak śmiesz mnie atakować? Przestań! Natychmiast! Ale mnie boli łeb. Dobra. Okej. Okay. Gdzie ten co jeszcze leżał? Tutaj jest. Dobrze, pięknie. Jestem okropny, co nie? Dobrze. Weźmy z nich wszystko. No i Hurita nie ma. Zabity biedak. Ale jeszcze tamtego trzeba zabić będzie. Nie wiem, czy to nie wpłynie na anulowanie tej misji, ale raczej w to wątpię. Na jaką reputację poszło? Do Ben Arai chyba, nie? Reputacja. O, to jeszcze ta misja jest długotrwała, że tak to nazwę. Dobra, jeszcze nam Sugut pozostał. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, chodź tu, Sugucie. Rozprawiłem się z Huritem. Dobrze. Doskonale. Może jakaś nagroda? Nagroda? O, oczywiście. To powinno wystarczyć. A teraz się stąd wynoś. 100 sztuk złota. Już cię nie lubię. Otwórz broń! Możesz przestać? Dobra. Dobrze. Jasny gwint. Dobrze, pięknie. Bankiet dla sępów, misja wypełniona.
Następną walkę wygram. Powstał z marłych. Na Beliara, moja mała rada. Cicho być. Dobrze. W końcu się udało. Weźmiemy sobie tutaj wszystko, co mają. A kolejna misja, moi drodzy, którą wam zaraz pokażę i mam jeszcze w tym mieście, jest dosyć bardziej skomplikowana. Sztaba magicznej rudy, okej. Chodzi o to, że asasyn, który jest tam, ten Bazdir chyba, o ile się nie mylę, tak? Teraz zobaczymy, czekajcie. Do Ben Sali chyba mam kamień teleportacyjny, jeszcze tylko sprawdzę, okej. Gdzie te kamienie są? Tutaj, Ben Sala. Jest, mam, okej, to świetnie. Dobrze, wejdźmy jeszcze raz w zadania. Zobaczcie, mamy problemy z Basirem. Moi drodzy, Julio nam też nakazał, żeby zabić Basira, tylko że Bazir znajduje się w Monterze. Właśnie, w Monterze. I powiem wam szczerze, nie wiem, czy będzie to łatwe zadanie. Gdzie jest ten teleport do tej Montery? Tutaj chyba. Właśnie, nie wiem, czy to będzie łatwe zadanie, ze względu na to, że gdy zabije Bazira, jest duża szansa na to, że orkowie będą atakować po prostu. No i to będzie bardzo problematyczne. Pamiętam, że jest tam chyba on w budynku. W pewnym budynku. Tutaj chyba on był. Czy to była sobota chyba? Czy mi się już coś pomyliło? Już sam nie wiem, gdzie on jest, ten Bazir. Nie, tu była sobota. Jasny gwint. To Bazira nie kojarzy, w sensie, jak mam powiem szczerze. Może mi się coś pokiełbasiło. Zobaczmy jeszcze w środku. Jakieś tu misje mam w ogóle w Monterze? Tak z ciekawości zobaczę. Montera. Jakbym się spodziewał tych misji. Nie wiem już, gdzie ten Bazir w zasadzie jest. Myślałem, że on jest w Monterze, ale chyba już mi się coś faktycznie pomyliło. Normalnie kojarzę te imię i tak wydaje mi się, że on jest gdzieś tutaj. Jeszcze tak przejdziemy tu i tam, ale mi się z tą sobotą pomyliło. Pokaż. O. Wezmę. Banany nawet ma. To dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcineczku. Więc ja się z wami gorąco żegnam. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.